mama mawiała, życie jest jak pudełko czekolady. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Wietnam był fajny. Zawsze było gdzie pójść. Pamiętam, że zawsze jak żeśmy chodzili, to kazali nam szukać faceta o nazwisku Żółtek. Przez jednej z misji rozbiliśmy się na bezludnej wyspie. Nie wiem, gdzie wszyscy się podzieli. Nagle zostałem sam. Pomocy! Brakuje mi jeszcze 1,5 metra liny. Nie patrz tak na mnie, nie wiem skąd je wezmę. Masz rację, pójdę tam. Minęło sporo czasu, kiedy opuściłem wyspę. Wspólnie z narzeczoną postanowiliśmy kupić domek. Nie wiedziałem tylko dlaczego był taki tani. Do czasu. Dom był trochę podniszczony. Potrzebowałem dużo pieniędzy na remont. I tak zostałem policjantem. Dostałem nawet partnera. Nie patrz tak, chłopcze, nie dostaniesz tego. Moje. To poznał pan nowego prezydenta? Tak, jadłem z nim kolację. Siedziałem na jednej ławce z cholernym bikiem. A czy podczas swojej podróży odnalazł pan Jezusa? Nie wiedziałem, że mam go szukać.